Ogrodzenie frontowe Ioniez plus Polbram. Mimo iż finalnie ogrodzenie prezentuje się ładnie, nie do końca jest tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. Zacznijmy od początku. Ostatni materiał z ogrodzenia frontowego został zakończony na fundamencie, który został wykonany systemem zleconym ponad rok temu. Film można znaleźć na kanale, gdyby był ktoś zainteresowany. Samodzielną zabawę z murowaniem jońca rozpocząłem od ustawienia pierwszej warstwy na zaprawie pod sznurek. Tam, gdzie nie ma zbrojenia, będę nawiercał otwory w fundamencie i nabijał pręty. Na pierwszej lub maks na drugiej warstwie należy też zastanowić się, w których miejscach poprowadzimy przewody do siłowników, zasilania, domofonu. Ja na początku myślałem nad powkładaniem peszli, ale finalnie zdecydowałem się na lepsze rozwiązanie, czyli rurka od centralnego. Jest w miarę sztywna i co najważniejsze gładka, więc prowadzenie przewodów powinno być łatwiejsze. W celu ułatwienia sobie poziomowania bloczków można użyć plastikowych dystansów z bloczków z transportu. Po całej operacji bez problemu daje się je wyrwać. Jak widać, ja zdecydowałem się na wybór bloczków, które nie są gładkie. Moim zdaniem są znacznie ładniejsze niż gładkie, ale mają wady. Trudniej je utrzymać w czystości, więc po murowaniu warto je zabezpieczyć lakierem. W kolorze białym są dostępne na zamówienie, więc ewentualnych nadwyżek nie można zwrócić. Pogoda była niepewna, więc po drugiej warstwie postanowiłem bloczki zalać. Producent wyraźnie zaznacza, aby nie zalewać środkowej części bloczka. Następnie przykleiłem czapki i część ogrodzenia powoli nabierała kształtu. Ogrodzenie zostało tak rozmierzone, aby nie docinać żadnego elementu. Wiadomo, oprócz kombinowania obok skrzynki elektrycznej. Ogrodzenie powoli rosło. Odnośnie samej jakości bloczków Ioniez. Bloczki dość ciężkie i na pierwszy rzut oka wydają się solidne, ale niestety tak nie jest. Przez swoją strukturalną budowę są dość kruche. Przy próbie wkręcania wkrętów bloczek lub bloczki potrafią pęknąć. Ten problem nie dotyczy jedynie bloczków takich moje strukturalnych od Jońca, ale także i gładkich, ale także i innych firm. Sporo jest firm, które także oferują bloczki do zalewania, ale moim zdaniem wszystkie te bloczki są mizernej jakości. Wizualnie prezentują się ładnie, ale jeśli chodzi o solidność budowy bloczka, to jest słabo. Wracając jeszcze do wad, to moim zdaniem bloczki nie są warte swojej ceny, bo mimo iż nie jest ona zbyt niska, często trafiają się nierówne bloczki, a tym bardziej czapki. Za tę cenę producent powinien bardziej się postarać. To jest tak, jak kupujecie, powiedzmy, tańsze pustaki i jedną stronę udaje się wam ustawić do pionu, a druga strona tańczy jak szalona. Tu jest podobnie,
Dlatego czasami trzeba zapomnieć o poziomicy, ale trzymać się sznurka i linii i powinno być dobrze. Czy drugi raz zdecydowałbym się na bloczki Joniec lub na podobne bloczki, tylko innego producenta? Zdecydowanie nie. Moim zdaniem lepiej pomurować ogrodzenie z bloczków fundamentowych, wyprowadzić narożniki, piony z siatką i czymś się okleić. Ogrodzenie murowane z bloczków typu Joniec jest dobre, ale tylko pod lekkie elementy metalowe, na przykład właśnie z polbramu. Tutaj też niestety jakość lub solidność wykonania pozostała wiele do życzenia. Na przykład przed zamontowaniem ramion siłowników na skrzydłach bramy na 100% trzeba będzie do każdego skrzydła dospawać element spinający elementy pionowe, bo te z biegiem czasu mogą się powyginać. Ogólnie z wyglądu ogrodzenia jestem zadowolony, ale ja nie lubię płacić za coś, co jest słabej jakości, co sprawia wrażenie, jakby się miało rozsypać za parę lat. Gdybym miał drugie podejście, murowałbym najpierw brzydko wyglądające ogrodzenie z bloczka fundamentowego, później bym je wyprowadzał do pionu i linii i to wszystko wyszłoby nie taniej niż zakup jońca, a wszystkie elementy metalowe zamówiłbym u kogoś na zamówienie z pełnej stali, a nie z profili. I to wszystko wyszłoby mnie drożej niż polbram, ale tutaj taniej, tam drożej i znowu wyszłoby podobnie co zestawienie Joniec plus polbram. Na szczęście ogrodzenie to nie dom i w chwili nagłego przepływu gotówki można je zrobić ponownie. Pozdrawiam.